Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek, firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. I raz, i dwa, i trzy. I druga. I raz, i dwa, i trzy. No bo go nie było. I raz, i dwa, i trzy. Robimy krok do przodu. Krok do przodu i na nogą. Palce na siebie. To jest, która mam od tego. Palce na siebie, palce na siebie. I łapiemy się za kończy palców, tak? Robimy minutę ciszy, uczci biegacza, na zapewne, który jest pewien. Inicjatora tego biegu Wojca Bąbieckiego, także proszę wszystkich o uczczenie jego pamięci i minutę ciszy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Odliczamy od 1 do od 10 do 0. Także 10, 9, 8, 7, 6. Coraz więcej uczestników zbliża się w kierunku mety i oczywiście nie ustajemy z brawami, nagradzamy ich wszystkich, bo im się oczywiście należy za ten trud, za tę robotę, za ten piękny dystans, należą im się ogromne brawa, bo zrobili kawał niezłej roboty. Wielkie brawa, kolejny uczestnik na mecie po 41 minutach od startu. I jest kolejna maszerująca. Jest kolejna maszerująca na mecie. Wielkie brawo dla niej. Oczywiście należy mi się. Przypominamy o zwrocie chipów, które macie przyczepione do swoich butów. Zwracamy je do skrzyneczki przy namiocie Timekeeper, bo te chipy będą później używane do rozlosowania nagród. Ostatni etap. I kolejny uczestnik na mecie po prawie 43 minutach, niecałych 43 minutach i już kolejni wbiegają na plac.
Brawa, 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 moi drodzy. Nie ustajemy, nie zapominamy o brawach. Coraz więcej uczestników. I tak jak przypominałem, brawo, kolejna osoba na mecie. Przypominamy o zwrocie chipów, które macie przyczepione przy bucikach, celem rozlosowania nagród. Także przy namiocie timekeepera zwracamy chipy do skrzyneczki, specjalnie podpisanej. I mamy kolejnego uczestnika na mecie, wielkie brawa. Sobi maszerujący. Jest z nami już kolejna uczestniczka, też dla niej wielkie brawa, jest już na mecie. Po 40, niecałych 4 minutach. Jest i pszczółka z nami, a jest pszczółka wokalna. Pszczółka, tu pan krzyczy, że trzmiela, ale niemożliwe. Jest pszczółka z nami na mecie. O, jest też pirat jednoki. Wielkie brawa, zwracamy chipy do skrzyneczki przy namiocie timekeepera, moi drodzy, celem rozlosowania nagród. Coraz więcej osób na mecie. Słuchajcie, ekipa przy ogrodzeniu, przy strażakach. Wielkie brawa, chłopaki, tam bici i dziewczyny, dla nich wszystkich, bo im się bardzo to należy. Zagrzewamy ich na tym ostatnim, końcowym etapie. Po tym 10-kilometrowym biegu i 5-kilometrowym marszu Nordic Walking. Brawo, 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 brawo! Kolejni uczestnicy zmierzają w kierunku mety, moi drodzy. Tak jest! Jest zagrożony doping, jest, tak jest, moi drodzy. Kolejni uczestnicy przybiegają, przychodzą, przemaszerują na metę. Należy im się wielkie, wielkie, wielkie brawa. Za nami już 45,5 minuty zawodów. A na mecie wielu, wielu uczestników. To świadczy o niesamowitym sportowym poziomie tych startujących. Już kolejni przybiegają do nas. Moi drodzy, ekipa cała kibicowska biegnie razem z nim. Śmiało, 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 wielkie, wielkie, wielkie brawa, krzyczymy, zachęcamy, dziękujemy im za ten udział, bo naprawdę wykonali tytaniczną pracę. Jest i Paweł z nami na mecie, dla Pawła też wielkie brawa, pewnie. Moi drodzy, tak jest, nagradzamy ich brawami, bo aż piszczy z tego wrażenia wszystko. Brawo, brawo, czekamy na kolejne uczestników na mecie. Niesamowite osiągi, niesamowite wyniki. Nie ustajemy z oklaskami, moi drodzy. Warto, warto zachęcać, warto dziękować, warto dopingować, bo ten ostatni etap, w tym ostatnim etapie jest potrzebna konkretna motywacja. I kolejni uczestnicy zbliżają się w kierunku mety. Brawo, brawo, wszyscy przy ogrodzeniu, wielkie brawa. Słuchajcie, zachęcajcie ich do biegu tutaj na ten końcowy odcinek. Wszyscy na mecie również, dopingujcie pozostałych. Rywalizujemy na zdrowych zasadach oczywiście. Jest, biegnie kolejny uczestnik, nawet dwóch. Końcówka i są już na mecie. Gratulacje!
Korzystajcie z wody, która jest dla was przygotowana, moi drodzy. Szczególnie dzisiaj pogoda dopisuje, natomiast jest ciepło, w związku z tym nawet nie się korzystajcie, to jest przygotowane dla was. Jest dalej, widzę tam już w tablecie, tak jest. Dopingujemy wszystkich, brawa, słuchajcie, brawa, warto zachęcać do super finiszu na mecie. Przypominamy o zwrocie cichu do skrzyneczki czy na mecie tajki.pl. Tych, którzy ukończyli już zawody, wszystkich maszerujących, wszystkich biegnących, zapraszamy do zielonego namiotu. Tam jest przygotowany dla was posiłek. Posilcie się, mamy koła gospodyń, które przygotowały dla was coś specjalnego. Jest koło gospodyń z Dachowa, z Koty Lubia. Jest to ze starego Lubica, także chodźcie śmiało, częstujcie się, bo to jest przygotowane dla was. Dawid Zaostra, grupa kibiców na skrzynce, także bijcie brawa tam po wygrodzenie, bijcie, śmiało! Jest dobrze, drugie miejsce! Chyba drugie! Częstujcie się wodą, podchodźcie do zielonego namiotu, bo tam mamy przygotowany dla was posiłek, żebyście uzupełnili to, co straciliście, żeby energia się odnowiła, bo przed nami przecież jeszcze i rozdanie nagród, i losowanie nagród, także będzie jeszcze się działo. Kolejni uczestnicy biegną, kolejni maszerują. Zachęcamy ich brawami, moi drodzy, zachęcamy. Pamiętajcie o tym, że w pakietach startowych też otrzymaliście bloczek na lane piwo. I to piwo znajduje się pod białym, dużym namiotem. Także zapraszamy, słuchajcie. I pamiętajcie o zwrocie chipów do skrzynki pod namiotem Tajki.pl. Skończył szybciej niż zaczął, no. Bo nie zaczyna, prawda? Brawo, skończyłem jedno. Brawo! Gratuluję. Brawo, końcowy etap, kolejni uczestnicy już zmierzają w kierunku mety, moi drodzy. Przypominamy o zwrocie cików do skrzynki pod namiotem Tajki.pl, celem rozlosowania nagród, mamy ich naprawdę sporo i to są super nagrody. Przypominamy też, częstujcie się wodą, nawodnijcie się, uzupełnijcie swoje, które straciliście w trakcie biegu i marszu.
i też korzystajcie z tego, co przygotowały koło gospodarstw miejskich pod zielonym. 70-latek mógł dojść! Przepyszne rzeczy, więc zachęcamy i zapraszamy. Super, brawo! Nie przybieraj się! Nie, nie, nie! Brawo, brawo, gratulacje! O ty, Liny, to dawaj!
dziękuję. Ona lubi oddawać. Brawo! Brawo, brawo, brawo! Gratulacje! Super! Brawo! Brawo, gratulacje! Brawo! Daję, daję, dziesiątkę! Brawo, gratulacje! Brawo, brawo, super, gratuluję! Brawo, jeszcze, jeszcze trochę! Dawaj, dawaj! Już koniec! Pierwszej rundy! Brawo! Moi drodzy, ja tylko jeszcze przypomnę, że dzisiaj, jeżeli chodzi o nagrody, one poza tym, że zostały ufundowane przez gminę Cieszanów, przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, to jeszcze naszym bardzo ważnym partnerem jest firma RCU Ubezpieczenia Cieszanów, Jacek Zając i Towarzystwo Ubezpieczeniowe Wiener, więc dziękujemy serdecznie za te nagrody. I zaczniemy sobie od wyników w kategorii Open, od biegu. I zaczniemy od kobiet. Trzecie miejsce. Aha, dobrze. Żeby było prościej, moi drodzy. W kategorii Open w biegu na 10 km pierwsze miejsce zajęła pani Iryna Kowal. Zapraszamy nagrodę wręczy pan burmistrz miasta i gminy Cieszanów, pan Zdzisław Zerwoli. Czas na fotoreporterów. Drodzy Państwo, i w kategorii Open mężczyzn, ponieważ zgodnie z zasadami w kategorii Open nagradzamy kobietę i mężczyźni po jednym miejscu, to jest Markowicz Łukasz. Wielkie brawa dla pana Łukasza i zapraszamy. I drodzy Państwo, przechodzimy tak do zdjęć, reporterzy. Ja się przesunę. O. I drodzy Państwo, przechodzimy teraz. Open Nordic Walking. Zaczynamy od kobiet. I pierwsze miejsce w przypadku Open pani Małgorzata Dankowska. Wielkie brawo. Pierwsze miejsce w kategorii Open w marszu Nordic Walking zdobywa pan Krzysztof Jaśkiewicz. Wielkie brawa, zapraszamy. Zaczniemy sobie od kategorii 16-35, jeżeli chodzi o bieg od kobiet.
Miejsce trzecie w kategorii 16-35 Irena Bojarczuk. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy, zapraszamy. Do pana burmistrza zapraszamy. I wędrujemy z powrotem. Miejsce drugie. Pani Anna Rawska. Zapraszamy, wielkie brawa. Jest pani Ania. Proszę. Proszę bardzo. I miejsce pierwsze w kategorii 16-35 biegu na 10 km, moi drodzy, Agnieszka Mateja. Wielkie brawa. Teraz brawa się należą dla tych wszystkich stojących na podium. Chwila dla fotoreporterów. Dziękujemy wam serdecznie i jeszcze raz gratulujemy. Można oddychać. Już można? Mamy to. Moi drodzy, kategoria 36-49. Miejsce trzecie. Marlena Wiciejowska. Wielkie brawa. Miejsce drugie. Agata Kułakowska. Zapraszam, brawa. I miejsce pierwsze. Monika Picur. Brawa. Teraz fotoreporterzy, wręczenie nagród. Wielkie brawa, jeszcze się należą oczywiście. I moi drodzy, w kategorii 60+, jeszcze jedna kategoria 60+, moi drodzy, w przypadku kategorii wiekowych. Pani Irena Polak, zapraszamy serdecznie. Wielkie brawa. Ma pani to szczęście, że nigdy nie dotarł. I ma pani całe podium. Wielkie brawa, gratulujemy serdecznie. Gratulujemy. I przechodzimy teraz, moi drodzy, do mężczyzn. Jeśli chodzi o bieg kategorii wiekowa 16-35. I zaczynamy od miejsca trzeciego. Dominik Zadworny. Wielkie brawa, zapraszam. Proszę bardzo. Miejsce drugie w tej kategorii Marek Wołoszyn. Wielkie brawa. I miejsce. Pierwsze Adrian Walat. Zapraszam serdecznie. Fotoreporterzy. I jeszcze raz wielkie brawa dla nich. Brawo, brawo.
36-49. Miejsce trzecie. Władysław Jaremko. Wielkie brawa. Zapraszamy, zapraszamy. Miejsce drugie. Michał Ćwik. Zapraszamy. I miejsce pierwsze w tej kategorii wiekowej. Stanisław Piszczek. Zapraszamy i gratuluję. Wreszcie się z góry popatrzeć na to. I jeszcze raz wielkie brawa dla nich, moi drodzy. Przechodzimy do kategorii wiekowej 50-59. Miejsce trzecie. Kaltenberg Janusz. Wielkie brawa. Miejsce drugie. Grzegorz Płecha. Wielkie brawa. I miejsce pierwsze. Sławek Surmacz. Wielkie brawa. Gratulacje. Fotoreporterzy, teraz czas dla was, jeszcze raz wielkie brawa dla nich, bo zasłużyli. I dziękujemy serdecznie. I przed nami w przypadku biegu kategoria 60+, miejsce trzecie. Marek Piwowar. Wielkie brawa. Teraz raz. Dobrze, drodzy Państwo, drugie miejsce pan Stanisław Młynarski. Wielkie brawa. I miejsce pierwsze pan Janusz Kornaga. Wielkie brawa. Moi drodzy, przechodzimy teraz do zwycięzców w kategoriach wiekowych marszu Nordic Walking. W kategorii 16-35 Renata Wójcik. Wielkie brawa. Żółte skrzydła, żółty buta. Wielkie brawa. Brawo, brawo dla tych pszczółki, słuchajcie, bo naprawdę. Kategoria 36-49. Miejsce trzecie. Marzena Nieścior. Wielkie brawa. Brawo!
Miejsce drugie. Dorota Salok, wielkie brawa. I miejsce pierwsze, Monika Szajowska, wielkie brawa. Chwila dla fotoreporterów. I wielkie brawa dla nich oczywiście. I przed nami kategoria 50-59 kobiet Nordic Walking. Miejsce drugie. Janina Bryl. Wielkie brawa. I miejsce pierwsze. Zapalska Serkis Elżbieta. Wielkie brawa. Wielkie brawa raz jeszcze. Przerozdajmy nawet za Nordic Walking w kategoriach wiekowych. I teraz tak, w kategorii 36-49 drugie miejsce pan Mirosław Turysa. Brawo. I miejsce pierwsze, drodzy Państwo, pan Stanisław Kaliński. Wielkie brawa. A to proszę bardzo. Mam nadzieję, że wytrzymał moje kilogramy. Proszę, mogę? Jeszcze nie. Jeszcze jedno. Śmierci się. Wielkie brawa oczywiście. Numer zasłonił. I w kategorii, moi drodzy, wiekowa 60+, Marsz Nordic Walking, trzecie miejsce. Pan Józef Biały. Wielkie brawa. Jest z nami pan Józef. Miejsce drugie pan Wiesław Biały. Wielkie brawa. I miejsce pierwsze pan Stanisław Mandziuk. Wielkie brawa. Teraz z góry popatrzę. I teraz zapraszamy naszego partnera, Jacka Zająca, z prośbą o wręczenie nagrody za najzabawniejszy strój. Bardzo też dziękujemy, że mogliśmy wesprzeć tak wspaniałą imprezę jako RCU Ubezpieczenie Przekształcenia i zgodnie z tą kategorią komisja wyłoniła zwycięzcę, a jest nią oczywiście Pszczółka Maja!
sytuacja jest na to zwykle dynamiczna. Mamy też nagrodę pocieszenia, którą otrzymuje Pirat! Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli chodzi o marsz Nordic Walking w kategorii Open, miejsce trzecie, pani Cwanek Florek Ewa. Wielkie brawa. Wielkie brawa się należą. Miejsce drugie w kategorii Open zajęła pani Violetta Kut. Wielkie brawa. Brawo! Panią Małgorzatę Dankowską też zapraszam na podium, żebyśmy mieli trzy miejsca skompletowane. Także zapraszam, stańcie sobie na podium. Ale będzie teraz świeczy młody, ostro z matku. Na siłowni. I w kategorii Open mężczyzn marsz Nordic Walking miejsce trzecie. Pan Szymon Biały, zapraszam. I wielkie brawo oczywiście. Zapraszamy na podium. A miejsce drugie zajął pan Grzegorz Gwozda. Wielkie brawa, zapraszamy. No i pan Krzysztof Jaśkiewicz, który zajął pierwsze miejsce, również zapraszamy na podium, zrobimy zdjęcia. Lecę do góry, zajebiście! O, to jest to! Wielkie brawo, moi drodzy! Wielkie brawo, moi drodzy, uzupełnienia wyników kategorii Open, jeżeli chodzi o bieg. Kobiety, miejsce trzecie, pani Amroszkiewicz Patrycja. Wielkie brawo. Miejsce drugie, pani Anna Śliwa. Zapraszam serdecznie. Oczywiście panią Jelenę Kowal również zapraszamy na podium, żeby skompletować. I drodzy państwo, chwilę do tego reporteru, przechodzimy za chwilę do mężczyzn. Wielkie brawo oczywiście się należą do gra. I jeszcze informacja, brawo, tak jest. Uzupełnienie informacji w kategorii Open w przypadku mężczyzn. Trzecie miejsce pan Damian Ślęczka. Brawo, gratulacje. Wielkie brawa dla pana Damiana. Halo, halo, wielkie brawa dla pana Damiana. I miejsce drugie, pan Biżek Piotr. Zapraszam serdecznie, wielkie brawa. I również pan Łukasz Markowicz z pierwszego miejsca zapraszamy na podium.
moi drodzy, przechodzimy teraz do losowania nagród. Za moimi plecami jest skrzyneczka, skąd będziemy wyciągać numery z ciklami, które, o których wspominałem wcześniej. Dobrze, moi drodzy, więc teraz osoby, które mają dany numerek, zapraszamy do nas. Komora mieszania jest pusta, następuje... Paczko, możesz tam losować. I uwaga, uwaga. 61, kto posiadał taki numer? Zapraszamy. Właśnie nie, właśnie nie. Numer 50. Kto ma numer 50? Jest pan z nami. Proszę bardzo. Brawo, gratulujemy. Kolejny numer. 28. Kto ma numer 28? Gratulujemy. Kolejny numer przed nami. 64. Gratulujemy. Numer 80. Kolejny numer 75. Brawo! Kolejny numer 30. To jogi jeszcze. Kolejny numer. Nie widzę, że masz swój dzień dzisiaj. 67. Siedemdziesiąt jeden. Osiemdziesiąt siedem. Ale kolejne numery 95. Czy jest posiadacz numerka 95 z nami? Nie ma. Nie ma. 78. Zrzekam się tej nagrody na rzecz
59. 59. 59. Wiedział, co robi. Z żoną? 56. A teraz powiedział oddaj, nie? 93. Ale już się dali. Siedemdziesiąt osiem. 34. 106. Posiadacz numerka 106 nie ma. 106, więc idziemy dalej. 6. 90. 88. 12. 40. 42. 14. 14, 14 jest to. 77. 77, nie ma, nie ma, nie ma. Uwaga, uwaga. Jedziemy dalej. 4. Numer 4. Zmierza pan, jest. 10. 105. 99. 39. 39 idzie, idzie. Zmierza ku nam. 102. To chyba pana. Nie, żal jest, ręcznik jest, idziemy się kąpać. 81. 81. Jest, znamy pan, brawo, proszę. Jedenaście. 53. 53. Ostatni numer, 53. To ponawiamy losowanie, ostatnie zamieszanie. 32.
Dziękujemy Państwu serdecznie. Drodzy Państwo, jeszcze informacyjnie przypomnę raz jeszcze, że kwestie nagród dzięki partnerstwu z firmami RCU Ubezpieczenia Cieszanów, pana Jacka Zająca, wielkie brawa. Dziękujemy serdecznie Krainie Lodów Cieszanowych, Mateusz Smolinic. Dziękujemy serdecznie za zaangażowanie. Nasz anonimowy darczyńca wykonał te medale, które macie na szyjach. Kawał dobrej roboty, także dla niego też wielkie brawa. Dziękujemy serdecznie oczywiście Strażom Pożarnym, które zabezpieczały trasy biegu policji. Wszystkiego dobrego, dziękujemy Wam za udział. Trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłym roku. Najlepsze zawody ever. Zapraszamy za rok. Najlepsza organizacja, najlepsi ludzie, cudowna atmosfera. Zapraszamy.